Macierzyński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i państwa gościem jest Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Samorząd województwa mazowieckiego bije na alarm. Nawet pięciokrotny wzrost kosztów może doprowadzić marszałkowskie szpitale i muzea do bankructwa. Ma marszałek Struzik apeluje do samorządu, do rządu o podjęcie zdecydowanych kroków w tej sprawie, a Rada Ministrów odpowiada, przyjmując projekt ustawy o maksymalnych cenach energii. Jego treść zakłada, że samorządy, podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą do 100, do 785 złotych za jedno megawattogodzinę. Panie dyrektorze, czy to wystarczy? Czy to jest oferta, dzięki której e, mogą Państwo spać spokojnie? Czy to wystarczy, nie wiem, ale należy zwrócić uwagę na to, że my już raz Janosikowe przeszliśmy, czyli region, który najbardziej się rozwijał, który dawał prawie 1,4 dochodu krajowego brutto, był najbardziej obciążony fiskalnie. To były ciężkie czasy dla samorządu, ponieważ dwa lata wcześniej ustalano kwotę wpłaty. Natomiast tu mamy do czynienia z i tak nie najlepiej działającymi szpitalami z powodu wysokich kosztów, a jeżeli je obciążymy jeszcze tymi kosztami energii i nie będzie gwarancji państwa, że energia nie wzrośnie, to naprawdę możemy mieć duże kłopoty w szpitalach, ale i też, tak jak pan powiedział, w infrastrukturze wrażliwej. Takimi, taką infrastrukturą jest również muzeum, bo proszę pamiętać, że kulturę zawsze się wycina pierwszą, jeżeli, się, jeżeli brakuje pieniędzy. I, I to może doprowadzić, tak jak w innych krajach, do, do zamykania e, muzeów. Mhm, no ale jak wygląda teraz sytuacja e, w tym momencie, jeśli chodzi o muzeum? E, ta oferta, wiemy, że te oferty są jakby e, e, przedstawiane e, placówkom, samorządom. E, jak pan ją ocenia? Czy to jest de facto zamrożenie ceny na, na przyszły rok? No nie, 750% dla Radomia to była zbójecka cena, to, to była cena. Polityczna. To, to już nie, ma, nie, nie mówimy o ekonomii. No tak, która... ale później pojawiły się te propozycje i ta, o której teraz wspomniałem, 785 zł za jedno, jedno godzinę. Czy to jest ta oferta, czy to jest ta propozycja, która może uratować? Bo tutaj pan marszałek Adam Struzik mówił nawet o bankructwie. Y jeżeli ta cena będzie, nie będzie odbiegała od cen do tej pory stosowanych, to te koszty one są zaplanowane. Ale jeżeli to będzie wzrost cen, to należy z czegoś zrezygnować. I wtedy bardzo trudno jest menadżerowi zdecydować, z czego ma zrezygnować. Mhm. Cieszę się, że Muzeum Mieniacka Malczewskiego w Radomiu ma zagwarantowane, do, przynajmniej do wyborów ceny stałe, prądu. I my przetrwamy. Mhm. Czy nie grozi nam e, sytuacja, choćby taka, jaka ma miejsce teraz e, w niektórych krajach Europy Zachodniej? E, tutaj warto na przykład przytoczyć e, przykład Strasburga we Francji. Tam e, muzea, dziewięć muzeów pozostaje zamkniętych przez dwa dni w tygodniu. To jest odpowiedź e, e, francuskich instytucji e, m, e, kulturalnych e, na apel prezydenta Emmanuela Macrona, żeby właśnie oszczędzać. Czy... Taka formuła pana zdaniem będzie miała zastosowanie jest zasadna w ogóle w Polsce? Ja poszedł, żeby w, w, zamykać muzea na kilka dni. Ja bym poszedł, może być, może będzie taka konieczność. Ja bym poszedł w innym kierunku, raczej zmniejszania kosztów, czyli fotowoltaikę jakąś, która pozwoli na to, żeby energia była tańsza. I tak będziemy czynić, przynajmniej w przypadku naszego muzeum. Jest to wielka strata dla społeczeństwa, bo to w muzeach uczymy się historii, poznajemy świat, poznajemy e, swoją przeszłość i tak jak my w Radomiu, mamy Muzeum Historii Radomia, gdzie możemy uczyć młodzież nie tylko historii naszego miasta, królewskiego miasta, ale przywracać im dumę z tego miasta, że tu się urodzili, że, że tu w królewskim mieście mieszkają, że tu się uczą. E, to jest wielka strata, bo to są y, godziny lekcyjne praktycznie dla tych, y, dla młodzieży. Mm -hmm. I możemy zagwarantować, że przynajmniej do wyborów muzeum będzie miało prąd, nie będzie wyłączane, nie będzie wygaszane. Tak, do, do wyborów nie będzie, a poza tym za rok mamy stulecie Muzeum Mienia Jacka Malczewskiego. No, przygotowania już trwają. Może powiedzmy właśnie o tym, o tym wydarzeniu, bo to będzie też duża sprawa dla, dla całego miasta. E, tak, to e, ksiądz Wiśniewski zakładając to muzeum 100 lat temu. E, Planował, że, że będzie to połączenie nie tylko Muzeum, ale też i Polskie Towarzystwo Turystyczne. Natomiast w tej chwili w całym kompleksie tym popiarskim mamy przepiękne wystawy, czwartą kolekcję zbiorów Jacka Malczewskiego. Radomianina, z którego też powinniśmy być bardzo dumni. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli na, choćby na jeden dzień zamknąć z powodu braku środków na e, energię. Stulecie będziemy obchodzić między innymi e, oglądając bardzo ciekawe wystawy. Jedną z takich wystaw planujemy z galerii narodowej w Lwowie 42 obrazy polskich monachijczyków, najlepszych malarzy. I taką wystawę będziemy planowali gdzieś w okolicach września, ale to będzie jedna z atrakcji. Pewnie będzie okazja jeszcze porozmawiać na temat stulecia muzeum i wtedy przedstawimy cały harmonogram wydarzeń, jakie nas czekają na przyszły rok. Z, taką, z takich atrakcji, jeśli możemy już tu powiedzieć, będzie również... Coś, co będzie temu towarzyszyło, czyli pałacyk zabieły i otwarcie, czy to jest coś, co będzie się czasowo schodziło również? Y jeszcze do otwarcia troszkę pozostanie, natomiast kończymy już inwentaryzację i będziemy przygotowywać projekty wykonawcze. Ale pałacyk zabieły jeszcze, prosimy o Państwa y sugestie. Co byście Państwo chcieli? My oczywiście mamy swoje spojrzenie, swoje propozycje, ale może się coś ciekawego też urodzić w takiej dyskusji społecznej. A jaka jest propozycja muzeum na pałacyk? Jest kilka propozycji, która zwycięży. Będzie okazja o tym powiedzieć. Czyli nie, nie uchylamy rąbka, zostawiamy nie. tutaj mieszkańcom pole do popisu, wyobraźni i propozycji, jak. Tak, Można byłoby zakospodarować ten teren. E, natomiast e, jesteśmy po rozmowie z miastem, że stworzylibyśmy taki ciąg pieszy, tak jak było kiedyś przejście przy schodkach tak zwanych i to by generowało ruch e, pieszych przez e, rynek. Oczywiście konieczna jest do tego e, remont płyty rynku. także to, Dokładnie, ale tutaj, tutaj też wiemy, że muzeum próbowało Zmienić to otoczenie, czy, czy, czy będzie powrót do tej koncepcji? Oczywiście, że, że to nie tylko próby, ale konkretne działania, które no, dla powodzenia ich może dzisiaj nie będziemy uchylać również rąbka tajemnicy, ale one się toczą i efektem będzie wyremontowany rynek wokół. A jaka jest perspektywa tak? Y Czasowa powiedzmy, bo to jest na pewno interesujące, czy, czy można już tak mniej więcej określić, czy to będą no dwa, trzy, trzy lata. Trzy lata, myślę, że trzy lata. Mhm. Trzy lata. Ale od dwóch miesięcy działa już ponad dwóch miesięcy Muzeum Historii Radomia, określane no, przez państwo jako jedno z najnowocześniejszych w kraju. Jaką popularnością cieszy się to muzeum? Czy, czy przyciąga Rzesze Radomian, y, y, a również y, może osób spoza miasta? Olbrzymią popularnością się cieszy Muzeum Historii Radomia, ponieważ tam mamy oprócz potężnej inwestycji 8 milionów remont kamienic, ale też i 8 milionów wystawa. Tam mamy połączone, połączone multimedia, najnowocześniejsze... Y, technologie, ale też mamy artefakty i dekoracje. I to wszystko ułożone w scenariusze, w opowiadania o naszym mieście, o naszej historii. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Najcenniejszą taką perełką jest apteka pod białym orłem, która uczestniczyła w życiu naszego miasta. Od początku swojego istnienia, powstanie styczniowe, okupacja, to tam się gromadziły e, osoby, które... Które walczyły o niepodległość naszego miasta. A z jakimi reakcjami pan się spotkał, odwiedzających? Co pan utkwiło w pamięci najbardziej? Czy rzeczywiście one są te reakcje, no powiedzmy, takie wyjątkowe w swojej skali, bo, bo to faktycznie też jest duża, duże przedsięwzięcie? Wystawa stała, ale tak na dobrą sprawę kolejne muzeum w Radomiu. Tak, tylko że to jest już takie dedykowane historii, gdzie jeżeli chcemy, to oglądamy artefakty przepiękne, ale jeżeli chcemy, to wysłuchamy i obejrzymy film. Mhm. No i jakie reakcje? I Ludzie. reakcje są niesamowite. Krótko mówiąc, jeden z, ze znanych ludzi powiedział, ma pan tu już Europę u siebie w muzeum. Także mhm. jest to naj, najlepsza, najlepszy i najkrótszy opis tej wystawy. Porozmawiamy teraz o wystawach, które można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Do końca grudnia jest wystawa do zwiedzania fabryka broni 1939-1940 nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość o starej fabryce? Tak. To, to jest dziwny okres w historii fabryki. Nigdy nie wolno było robić fotografii w fabryce i my to bardzo przestrzegaliśmy. Natomiast weszli Niemcy i fotografowali się na, na tle każdej, yy, każdej sytuacji i, i przy każdej okazji. I te fotografie yy, kurator Mariusz Król pozyskał z Ameryki. I grzechem by było nie wykorzystać, żeby pokazać ten okres. Równolegle na, w korytarzu odbywała się wystawa Military Art. Może to takie kontrowersyjne, bo tu nasze wojsko polskie, tu co prawda fabryka, nasza fabryka, ale w czasach niemieckich, ale stworzyło to taki świetny kontrast, przede wszystkim Zobaczyliśmy, jak wyglądała ta fabryka, jak, jak przebiegał proces produkcji, ale też i zobaczyliśmy dużo zdjęć i osób, które tu pracowały. Mm -hmm. A ta nowa rzeczywistość, czy ta wystawa jest jakimś wstępem do tej nowej rzeczywistości, do, do, do nowej, nowego spojrzenia, czy nowej drogi dla, dla, dla fabryki? Wiemy, że Polska się zbroi, wiemy, że będą potrzebne nowe, nowe, że tak powiem, elementy, które będą zbroić Polskę. Po co zbroić się poza, poza krajem, jeśli możemy zrobić to tu w Radomiu? Nowa rzeczywistość w starej tak, fabryce. Tak, ale stara fabryka, jak pan doskonale wie, za chwilę będzie znów obiektem inwestycji i to będzie też ta nowa rzeczywistość, którą zobaczymy. W ogóle to mamy za chwilę, w przyszłym roku również stulecie plant mamy w 26 roku stulecie wykopania na terenie zakładów metalowych kości mamuta. Także rocznice idą rok po roku w naszycie. bardzo różne tematycznie. Bardzo różne tematycznie, mhm. ale warto o nich przypomnieć, przynajmniej e, mieszkańcom Radomia, ale też i, i mieszkańcom mhm. naszego kraju. A jeszcze zapytam o tego mam mamuta. E, czy w związku z tym muzeum będzie obchodziło tą, ten jubileusz, tą no, my jesteśmy jak najbardziej tu... E, e... Czy Radom nie powinien, może stać, iść w kierunku właśnie dinozaurów i tej, tej, tej naszej historii, prehistorii? No, ale jak sobie tak pomyślimy, że kiedyś tu mamuty biegały po fabryce broni, no to tak miejsce jak na fabrykę broni, to jak najlepsze, prawda? Bo to potężne były e, zwierzęta. Jeszcze wrócę do fabryki broni. To bardzo dobrze, że się fabryka odrodziła. Co prawda nie w tym miejscu, ale jest jedną z najnowocześniejszych też. No, smutne są czasy. E, wojny, a, a, ale jest to niezbędne. Mm -hmm. I na koniec, panie dyrektorze, już propozycja e, dla tych, którzy chcieliby odwiedzić Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, ale odstrasza ich cena biletu. Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny. Te w dwa ostatnie weekendy listopada będzie można zwiedzić wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego oraz Muzeum Historii Radomia za 50% ceny biletu wstępu. Tak. Uczestniczymy w tym. Jest to nasze stałe uczestnictwo, ale też i wtorki mamy bezpłatne. Także również zapraszamy. A propos cen biletu. Kiedyś ktoś kupując bilet w gąstej jesterce mówi o, takie drogie te bilety, ale wychodząc mówi jednak nie są takie drogie w stosunku do tego co można zobaczyć. Także mhm. no, szkoły mogą od, odwiedzać nas za złotówkę. Uczniowie w zorganizowanych grupach mogą odwiedzać nas za złotówkę i tu. Są chyba głównym takim jak gdyby zwiedzającym w tej chwili wszystkie muzea, bo to jest akcja samorządu województwa mazowieckiego. Udostępnianie, bardzo słuszna ta, ta akcja, bo... Pozwalają wszystkim dotrzeć do kultury, do, do muzeów. Oferta na pewno ciekawa, wtorki za darmo i dwa ostatnie weekendy listopada za pół, za ceny. pół ceny. Tu już stawiamy kropkę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.